Hej, 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 kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Witam się z wami w ponury poniedziałek, mega ponury poniedziałek. Ostatnio taka pogoda nas wita codziennie praktycznie, ale później tak się rozpogadza, więc miejmy nadzieję, że tak też będzie, bo jednak słoneczko dodaje energii, jakoś tak człowiek zupełnie inaczej podchodzi do życia, jak widzi słoneczko za oknem. Pogoda już jest taka, wiecie, już takim mrozikiem tutaj nam troszeczkę powiewa, tak już od południa do wieczora, to już wiadomo. Mieliśmy taki mega intensywny, powiedzmy, wyjazdowy bardziej weekend. Byliśmy i w sobotę, i w niedzielę u Mateusza, rodziców. W niedzielę tak w ogóle wyszło spontanicznie, bo w sobotę planowaliśmy, że jedziemy, a w niedzielę tak jakoś Ignaś mówi, że chce jechać do dziadka. No i tak, wiecie, zebraliśmy się i po rosole u mojej babci pojechaliśmy. Wróciliśmy wieczorkiem, a w sobotę w ogóle wróciliśmy bardzo, bardzo późno, bo po 22 jeszcze od Mateusza rodziców pojechaliśmy do Karolinki, bo ja chciałam Aleksowi kupić bluzę, jakąś kurtkę. Bluzę w sumie kupiliśmy, a powiem wam, że kurtki nie znalazłam żadnej ciekawej. Kompletnie. Jak były kurtki, to naprawdę ceny były tak kosmiczne, co do jakości, grubości i wykonania i w ogóle wyglądu kurtki, że stwierdziłam, że no nie. Aleks ma kurtkę, jedną kurtkę zimową, ale chciałam mu jeszcze jedną właśnie kupić, żeby wiecie, miał na zmianę. No, ma jeszcze jedną taką cieńszą, no ale wiadomo, no, ze względu na pogody, które już będzie coraz chłodniej, no chciałabym, żeby miał jeszcze jedną, ale no nie wiem, powiem wam, że nie mam pomysłu. W sumie gdzie byśmy? W Kropie, w Chausie. Nie zajrzałam do Chausa. Może to był błąd, że coś tam bym znalazła, aczkolwiek no. Myślę, że to by było podobnie jak w Kropie. W Kropie, w H&M-ie, w New Yorkerze. Nie wiem, nie mam pomysłu, gdzie kupować młodzieży teraz kurtki. Ja tą, co ma Alex teraz, zimówkę, kupiłam w H&M-ie. Ale to chyba we Wrocławiu, bo we Wrocławiu H&M był taki duży, dwupiętrowy nawet, więc naprawdę był taki duży wybór. Jakoś tak w Karolince, nie wiem, tak. Nie bardzo. On, no, Aleks już nosi taki rozmiar 1,58 m, no 1,64 m, myślę, żeby było za duże. Byłam też w Sinsaju, myślałam, że w Sinsaju, ale w Sinsaju też nie było. Rozmiarówka jest do 1,40 m, jeśli chodzi o dzieci, no a później zaczyna się męska. No więc nie wiem, nie wiem, może będziecie miały wy jakiś pomysł, to mi tutaj podrzućcie, bo no nie mam pojęcia jeszcze, może gdzieś jak będę, nie wiem, może w Oleśnicy, chociaż nie wiem, czy ja pojadę do Oleśnicy, bo jakoś mi tak nie po drodze, no ale no zobaczymy. W każdym razie, no, kupiliśmy tylko bluzę w Kropie, no i tyle. No a wróciliśmy później, bo wiecie, tak z jednego sklepu do drugiego sklepu i tak jakoś, kurde, zajęło nam. Także tak, kochani, zleciał nam weekend. Czas leci po prostu jak szalony. Naprawdę, ja się czasami zastanawiam, czy po prostu kiedyś też tak szybko czas leciał, czy jak ja jestem dorosła, to tak czas szybko leci. Także dobra, witam się z wami. Idziemy jeść śniadanie. Ignaś już wypił w ogóle mleczko, a ja sobie naszykowałam płatki. Ignaś w ogóle, przez to, że wracaliśmy późno, a drzemkę miał w samochodzie, więc szedł spać, no w ogóle w sobotę 23. Ty mianą tekę, Allo? Czy miałam drzemkę? Ty miałeś. Tak. No, ja nie. Tylko ty. Jak Tak? się bawi się tutaj, ale wszystko słucha. Także szedł spać w sobotę o 23, a wczoraj chyba koło 22 w ogóle chodził. Miałeś drzemkę w aucie, No, zgadza więc. się, tak. Dobra. Zbieram się do ogarniania, bo Ignaś właśnie pospał, jest po 9. Jak on pospał, to ja sobie poleżałam, akurat przerobiłam wam do końca vloga, wrzuciłam na kanał, więc no. W ogóle jakoś tak widzicie, wygląda, jakby mnie coś wysypało. Oczywiście to już kwestia wyciskania i tak to wygląda. Wczoraj tutaj coś. Mam ogólnie mega przesuszoną skórę twarzy, w ogóle czoło znowu jak papier ścierny, więc wczoraj wjechał peeling i olejek na buzie, później krem, więc mam nadzieję, ale ostatnie dni mniej piję wody i już widzę tego efekty. Także. Dobra, zbieram się jeść śniadanie, a z wami się jeszcze raz. Przed weekendem dostałam przesyłkę z produktami marki Garnier i słuchajcie, tak cieplutko mi się zrobiło na sercu. Po pierwsze, że w ogóle dostałam przesyłkę, jest mi ogromnie miło. Po następne, to od razu mi się przypomniał mój filmik na takich, powiedzmy, początkach YouTube'a. 9 lat temu dokładnie nagrałam filmik z testem właśnie kremu BB od marki Garnier. Jeszcze w tej starej wersji, za chwilę wam zaprezentuję
jak wygląda nowa wersja po metamorfozie w innych opakowaniach. A właśnie jeszcze powiem Wam tylko, że to mi się w ogóle śmiać chciało z tego wyniku, bo ja tam mówiłam o tym, że pokazałam Wam się w negliżu, tak? To były takie początki YouTube'a, gdzie ja pokazałam się bez makijażu. Wiadomo, kiedyś było to takie bardziej wstydliwe. Dla mnie przynajmniej. Myślę, że może dla większości teraz jakoś tak bardziej dziewczyny i chętniej wychodzą bez make-upu, takie albo make-up, no make-up w ogóle. No i tam właśnie takie moje wywody na temat tego, dziękowałam Wam tam i w ogóle mówiłam, że jesteście bardzo miłe i tak dalej, i tak dalej. Także takie miłe wspomnienia. Krem BB mi się bardzo dobrze sprawdzał. Ja nawet pamiętam, że byłam z niego zadowolona i wydaje mi się, że w ogóle marka Garnier jako jedna z pierwszych marek, jako jedna właśnie z pierwszych marek wydała krem BB. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi się po prostu wydaje. Teraz jest tego więcej wiadomo, więc marka Garnier wychodzi tutaj z nowością. Przepiękne opakowanie, tutaj fajnie, bo z takim o lustereczkiem. Tak wygląda. Ignaś w ogóle to wczoraj otworzył, ja nawet nie wiedziałam, że to się dalej otwiera. Także brawo ja. I tutaj mam mały liścik z wytłumaczeniem, jak to wszystko wygląda. Ogólnie mamy dostępne dwa rodzaje do każdego rodzaju skóry oraz do skóry tłustej i mieszanej w dwóch odcieniach, jasny i śniady. Wszystkie odcienie się od siebie różnią, nie ma tak, że wiecie, te odcienie są takie same jak te, tylko nawet widzicie tutaj na załączonym obrazku. I od razu muszę Wam powiedzieć, że niestety są to ciemne, dość ciemne kolorki, nawet te jasne. Myślę, że w wersji chyba tłustej ten jaśniejszy jest jaśniejszy niż ten w wersji do każdego rodzaju skóry, ale no nie jestem taka na 100% pewna, bo ogólnie sobie testowałam te produkty, już nałożyłam i wersję do skóry mieszanej i tłustej oraz do tego, do każdego typu skóry, do rodzaju skóry. I ogólnie nam tutaj zapewnia producent, że produkt wyrównuje kolory skóry, minimalizuje oznaki zmęczenia, rozświetla skórę, intensywnie nawilża. I tak widzę, że tutaj jest, tutaj się różni tym, że ten do cery tłustej i mieszanej matuje skórę, zmniejsza widoczność porów. SPF 20 przy cerze tłustej, a tutaj mamy 10. I ogólnie jest informacja, że to jest właśnie produkt po metamorfozie. Mamy nowe opakowanie i ono jest przeznaczone w 100% do recyklingu. Za chwilę Wam pokażę, jak to w ogóle wygląda. Opakowanie już pędzimy, żeby Wam pokazać. O, tak właśnie wygląda. Nawet jest tutaj troszkę brudne, bo mówię, już używałam. Takie kartonowe. O, właśnie tak to wygląda. Także ja sobie ogólnie testuję, aczkolwiek no, muszę zaznaczyć jeszcze raz, że są to dość ciemne kolory. Myślę, że właśnie w takich miesiącach, o tak, ciepłych, gdzie troszeczkę jesteśmy bardziej opalone, takie muśnięte słońcem, te kolory będą dużo, dużo lepsze, ale ja mam taki, wiecie, rozjaśniacz do podkładów, więc będę sobie na pewno mieszała i na pewno Wam pokażę, jak produkt się prezentuje, no ale niestety muszę go zmieszać z czymś jasnym, bo nakładałam samodzielnie i po prostu no jest to troszeczkę, może nie, to nie jest jakaś takie, wiecie, że twarz jest mega, mega ciemna, ale no widać, że jest po prostu, że jest za ciemny ten produkt dla mnie, także jeszcze raz dziękuję bardzo, no i ja się ogarnę dalej. Ach, jeszcze tutaj słuchajcie, do 21 jest kod rabatowy, jakbyście chciały na te w sklepie Kokolita właśnie na te kremy BB, także jak chcecie to łapcie. No dobra, słuchajcie, co rano co Wam nagrywałam, nagrywałam na złych ustawieniach kamery, dlatego taka jakaś byłam w ogóle jakaś sina i tak dalej, także no nic, nie będę już tego wykasowywać. Słuchajcie, ja już teraz znowu kombinuję z moją pielęgnacją, znaczy kombinuję ogólnie, chcę właśnie pozużywać sobie takie rzeczy, które gdzieś tam odłożyłam na potem, na zaś i tak dalej. Ostatnio Wam pokazywałam, że używam tych produktów z Revox, chyba tak one się nazywają. Ja już jak je kupiłam i używałam, to byłam tak średnio z nich zadowolona i teraz potwierdziłam właśnie to, że jednak one nie są dla mnie, mimo że kwas hialuronowy i tak dalej, to nie czułam żadnego nawilżenia, wręcz miałam uczucie jakiegoś takiego ściągnięcia. No i
No i po prostu nie są dla mnie, więc ratuję się teraz. Też kiedyś ktoś mi z Was polecił olejek marki Alterra, taki olejek po prostu do stosowania na twarz, w fajnej takiej malutkiej wersji. To nie jest mini wersja, ogólnie pełnowymiarowe opakowanie 30 ml, ale fajne takie malutkie opakowanie, bardzo ładnie pachnie. No i ja właśnie sobie stosuję go na buzię, wczoraj wieczorem nałożyłam i dzisiaj rano. No i do tego Taupe krem, to jest dokładnie nawilżający, rozświetlenie, borówka i acerola. Także dziś to, jeśli chodzi o pielęgnację, to jest typowo krem na dzień i on właśnie ma takie drobinki rozświetlające. Już mama idzie, takie drobinki rozświetlające, więc fajny efekt daje, takiego wiecie, fajnej, takiej zdrowej buźki. No, więc ja ogarnęłam pielęgnację, włosy, rano sobie nałożyłam serum na takie 2 godzinki, teraz umyłam włosy, idę wysuszyć i się szykuję. Dobra, siadam w ogóle do malowania się, bo jadę z mamą do lekarza. Mam być gotowa na 12:30, mamy za 5. I raz, dwa, raz, ciach, ciach, będziemy się malować. I użyję sobie właśnie jednego z tych kremów BB. Kremów BB. Wezmę sobie kolorek jasny z tej, każdy typ skóry. Ale od razu mówię, że będę go rozjaśniała, bo jak Wam pokażę, jak on wygląda. Widzicie, zobaczcie, że ten kolorek naprawdę nie jest jasny. O, on jest dla mnie za ciemny na pewno. Nie wiem, nawet porównam go Wam do kolorku. Mam nadzieję, że wyskrobię jeszcze coś. Na przykład ten 03 od marki Eveline. O, właśnie. To jest 03 od Selfie Time. To jest 03, a to jest ten krem BB. I jeszcze mogę go Wam porównać do może piąteczki. Też od Eveline. I już pokazuję. Ogólnie piątka jest dla mnie za ciemna i ja mieszałam. Także mamy tutaj piątkę, mamy trójkę i mamy krem BB. Ten jasny. Z tej cery do każdego rodzaju skóry. Dobra, teraz tak, gdzie ja mam rozjaśniacz mojej mini? Słuchajcik. No, także jak widzicie, dość mamy tutaj ciemno. Dobra, Ignaś mi przyniesie za chwilę papier, nie chcę tego ufajdolić, ale pokażę Wam jeszcze tą wersję śniadą. Tego kremu BB. Mam tu! Przyniosłeś mi? O! Słuchajcie, to już Wam pokazuję, jak on wygląda. Tu. To jest jasny, to jest śniady, tutaj jest trójeczka i piąteczka z Eveline. Dobra, i zrobimy jeszcze, pokażę Wam te dwa pozostałe, bo jak już Wam pokazuję kolor, to będziecie przynajmniej wiedziały. Jasny z tej do cery tłustej mieszanej. O, on jest jaśniejszy, widzicie? O kurde, to się przekonam, źle powiedziałam. On jest jaśniejszy. Tu. Jest jaśniejszy niż ten do, widzicie? O. Jest jaśniejszy i niż każdy rodzaj skóry i tutaj Wam już pokazuję. Także te ogólnie do cery tłustej mają jaśniejsze kolorki. Czyli mamy tego, każdy rodzaj cery jasny, śniady, jasny, śniady, cera tłusta i mieszane. Tak to wygląda kolorystycznie. Także powiem Wam, że ja chyba się skuszę ogólnie na ten... tak szczerze to chciałabym użyć ten do cery... do każdego rodzaju skóry, bo on mi bardziej się podoba, jeśli chodzi o wykończenie, bo jest taki właśnie rozświetlający, ale znowu jest taki, ten jasny lekko podróż mi wpada troszeczkę, chociaż może, dobra, zrobimy sobie tak, żebym ja się nie pomyliła. Tutaj mamy, dobra, sobie poskładam to odpowiednio, jasny, jasny, i tu chowamy, i tak, okej, mamy śniady, śniady.
Dobra, to jest tak tutaj, a ja sobie wezmę chyba ten właśnie jasny i zmieszam sobie go z rozjaśniaczem z Kobo. No i tyle. I zrobię sobie takie, takie mieszadło i mam nadzieję, że będzie ok. Ogólnie ten rozjaśniacz z Kobo nie zmienia właściwości podkładu absolutnie. Ja już go testowałam z różnymi podkładami i jest zawsze wszystko ok, więc myślę, że jest to... no i że nie będzie to żadnym problemem dla Was nawet przy teście. Takim, znaczy teście na takim pokazaniu Wam tego produktu. O, rozjaśniłam sobie go, tak widzicie, tu jest ciemniejszy. Tu jest on, o, taki kolorek oryginalny powiedzmy, a ten tutaj rozjaśniony. O właśnie, jeszcze to sobie muszę zmieszać, bo tu mi wyjdzie trochę ciemniej. No i Ignaś tam ryczy, bo oczywiście jest dinozaurem, bo jakby wiecie inaczej. Mamy dinozaura w domu. I nie, nie jestem nim ja, mimo że jestem najstarsza. Dobra, i jedziemy z tym koksem. No, no i ten kolorek już by mi odpowiadał. Dużo, dużo, dużo bardziej. Może nie byłby super idealny, no ale jednak zdecydowanie lepszy, jeśli chodzi o kolorek. Znaczy w sensie o jasność kolorku. Niż po prostu taki, jak mam w opakowaniu. No ale mówię, no teraz mamy taką dostępność, że na rynku, że możemy mieć rozjaśniacz. Chociaż no myślę, że szkoda, tak. Że marka właśnie Garnier mogła zrobić jeszcze jaśniejszy kolorek. Bo jednak, no kurde, w tych takich miesiącach zimowych, no to raczej, kurczę, większość z nas jest bladzioszkiem. Tak, i teraz już wiecie, kiedyś opalenizna była modna, nie? No to tam większość z nas była opalona. A teraz już raczej tak się nie opala, więc no ja tutaj bym proponowała jaśniejszy kolor, jeśli bym miała jakieś zdanie. Życie to ryczenie, że ja się tutaj troszkę jeszcze dodam sobie, bo trochę mi na czoło brakło. No, ale ogólnie sam krem BB daje, właśnie wyrównuje koloryt i dla mnie on daje krycie, co mnie bardzo za pierwszym razem urzekło w tym produkcie, bo wiecie, no po kremie BB raczej można było spodziewać się delikatnego wyrównania koloru, kolorytu na twarzy, a on daje ten produkt, no krycie takie jak niektóre podkłady, więc to jest na pewno na duży plus. O. Troszkę może jest za różowy mimo wszystko ten kolorek. Co to mi się tu dzieje z tym lustrem? Ale no, tak czy siak dużo lepiej to wygląda niż wersja taka, wiecie, prosto z opakowania. Okej. Ale mam zimny nos, zimno mi jakoś się zrobiło, powiem wam, tym nomu moim. A w ogóle mam właśnie te... On nawet widzicie, że dość fajnie poradził sobie nawet z tym tutaj. O, tutaj miałam dwie kropki takie. No, także naprawdę powiem wam, że jak na krycie, stopień krycia, no to kurczę, bym tu powiedziała, że ten stopień jest taki średni, jak, no, jak podkładowy. I fajnie właśnie, bo on jest taki lekki w wykończeniu, daje takie lekkie wykończenie rozświetlające, wyrównanie kolorytu, krycie, tak naprawdę wiecie, puder jakiś taki lekki nałożyć, nawet nie trzeba korektora tutaj w obrębie, wiecie, oczu, pod oczami, spoko, także jest ok. A ja będę dalej się malowała. Nakładam korektor mimo wszystko, bo chcę. I teraz w ogóle pokazują na Instagramie, widziałam taki myk pod jednym okiem, właśnie korektor, tak jak się wiecie, kiedyś tak nakładało taki trójkącik i teraz teraźniejszy, że właśnie nakłada się wewnętrznym kąciku tutaj.
I w ogóle tutaj gdzieś jeszcze, tak, że tak jakby wiecie, sobie prasujemy twarz, w sensie tak podnosimy. I powiem wam, że coś w tym jest, bo podoba mi się takie właśnie rozświetlenie. Nie takie jak kiedyś, wiecie, taka grubsza warstwa korektora pod samym okiem, tylko właśnie w tych dwóch takich strefach sobie ostatnio tak na sobie też testowałam. Więc spróbujcie sobie. Właśnie tam dziewczyna pokazywała przed i, znaczy nie przed i po, tylko właśnie tą wersję klasyczną, powiem, że tak powiem, a drugą tą taką nową. I to naprawdę fajnie wyglądało, także... Mamy ostrość, czy nie mamy ostrości? Słuchajcie, wczoraj już czasowo byłam na pograniczu spóźnienia, więc już nic wam nie nagrywałam. Dzisiaj ponownie nałożyłam krem BB, tym razem, słuchajcie, wzięłam ten do cery tłustej i mieszanej, ten najciemniejszy. I zmieszałam go oczywiście z tym fikserem z Kobo, tyle że widzę, że troszeczkę on jest... Troszkę mogłam więcej dodać tego jednak fiksera, żeby był troszeczkę jaśniejszy, ale on ma taki fajny kolorek, myślę, że łatwy właśnie do uzyskania takiego kolorku, który będzie mi bardziej pasował, bo ten wczorajszy na zbliżeniach widziałam, że był za różowy jednak, czyli tak jak mówiłam wam tam zresztą. No i dzisiaj nałożyłam tą wersję do cery tłustej i mieszane i tak to, słuchajcie, wygląda już przypudrowane. No, on daje troszeczkę bardziej takie właśnie matowe wykończenie. Ma on niwelować widoczność porów. Myślę, że słuchajcie, bo musiałabym troszkę przestawić o, jasność, więc się cofnę troszeczkę tutaj w tył pokoju. Może będzie o. Ta zmiana tutaj, strupek mi zszedł i taki jest ciemniejszy, więc. No widać to troszeczkę, ale słuchajcie, no nie ma co też oczekiwać, że to będzie takie, wiecie, krycie całkowite. No, ale chyba wydaje mi się, słuchajcie, jak tak teraz patrzę, że ta wersja do każdego rodzaju skóry ma troszkę większe krycie. Nie wiem, albo takie moje złudne wrażenie, bo może tak troszkę mniej dzisiaj nałożyłam tego produktu niż wczoraj, nie wiem, no ale tak to wygląda, także ja już jestem gotowa. Ja jestem gotowa, a do mnie posprzątane, także... O, brawo. Zaczęłam od makijażu, bo wiecie co, wymyśliłam sobie, że jadę do miasta, bo dzisiaj nie mam żadnych wyjazdów takich, które muszę, które po prostu są wpisane w taki mus, więc myślałam sobie, że pojadę do miasta, bo tak naprawdę nie mam nic na obiad konkretnego, musiałabym coś kombinować, a szczerze powiedziawszy nie chce mi się, więc pakujemy się z Ignasiem i pojedziemy do miasta. Jak skombinuję fotelik, bo fotelik jest w tamtym drugim naszym aucie i jeden ma moja mama, więc jeśli tato jest w domu, no to właśnie wezmę od nich fotelik i pojedziemy z Ignasiem na jakieś takie mini zakupy, kupimy coś na obiad na teraz najbliższe dni i może pojedziemy do kawiarni. Ignas się pobawi, a ja sobie zjem może jakieś ciacho. No, także takie mam zacne plany, ale zanim zacne plany będą zrealizowane, to muszę na pewno odkurzyć koniecznie. No i postanowiłam, że dzisiaj nie sprzątam więcej. A co? Po prostu to, co konieczne. No i kupię może filecika i zrobię jakiś makaron z sosem. No i coś muszę myśleć na jutro i na pojutrze jeszcze. No ale... Na razie pomysłów brak, może spaghetti. Ostatnio zrobiłam, słuchajcie, spaghetti po kilku miesiącach, bo od kwietnia nie robiłam. Nie wiem, kiedy ostatni raz robiłam właśnie w kwietniu, czy robiłam, ale podejrzewam, że tak, bo to raczej było takie danie, które tak minimum raz na dwa tygodnie u nas było, bo ogólnie no, cała rodzinka uwielbia, włącznie z Ignasiem. Ignas jest po prostu no, fanem, no ale nie robiłam z racji tego, że wiecie, trzymałam się bardzo, bardzo mocno diety refluksowej. Teraz troszeczkę... No ten mój refluks się uspokoił, no i właśnie ostatnio miałam mielone i robiłam właśnie troszkę spaghetti w jeden dzień, w drugi dzień mielone i może właśnie zrobię spaghetti na dwa dni, żeby po prostu mieć, wiecie, bo jutro
Co w ogóle jutro jest? Środa, dzisiaj jest wtorek, środa. Więc no jutro by mi się przydało mieć jakiś taki szybki obiad. No zobaczymy, co tam w ogóle będzie ciekawego. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No, także zobaczymy, co tam ciekawego wpadnie mi w łapki. Chowam sobie te moje kremiki i ubieram się i właśnie ogarniam podłogę. W kuchni mam ogarnięte. Wczoraj wieczorem jakoś tak się zdarzyło fajnie, że wieczorem już były naczynia ogarnięte, wszystko. Więc fajne takie poranki są, jak wchodzi się do kuchni, a w kuchni jest czysto. Tak tylko, wiecie, trzeba delikatnie podrasować i już jest fajnie. No, także ja się zbieram, słuchajcie, ogarniam i jedziemy z Ignacy. A ja dzisiaj włos do tyłu zaczesany, opaska, no i taki lekki makijaż, właśnie bardziej takie, chociaż może nie jest jakoś ta skóra rozświetlona, ale takie delikatne krycie, troszeczkę rozświetlacza, taki róż i myślę, że ta skóra nawet fajnie wygląda, podoba mi się, po prostu jeszcze coś błyszczącego na usta i no, i będę gotowa. No, słuchajcie, wróciliśmy i będę rozpakowywała. Daj, nie, już jest dobre, już możesz wziąć. Więc sobie zażyczył jajo i picie, więc dam jemu, żeby tutaj chwilkę posiedział. A ja sobie rozpakuję zakupy. Niewielkie, bo niewielkie, ale słuchajcie, w ogóle nie wiedziałam, co dziś gotować na obiad. Nie chciałam gotować fileta z jakimś tam sosem, z makaronem, ale nagle mnie olśniło Co, czy winowa? Zaraz zobaczymy. Olśniło mnie w Lidlu. Przypomniała mi się zupa, pewna zupa, którą widziałam u jednej z dziewczyn na Instagramie. Tysia gotuje. Zupa gulaszowa. I czekaj, Ignasiu, trzymaj tu czekoladę. I właśnie od razu jak widziałam to ten filmik, to od razu chciałam tą zupę ugotować i mówiłam sobie, że po prostu, że w któryś dzień ugotuję i właśnie na tą zupę kupiłam sobie rzeczy i będę tą zupę dziś robić. A co to w ogóle mamy dzisiaj w tym jajku? Oj, ja pamiętam, jak ja byłam mała i babcia, a jakiś borsuk chyba. I babcia moja mi kupowała jajko niespodziankę. Zawsze jak przyjeżdżała z pracy, to właśnie miała dla mnie jajko niespodziankę. Także takie wspomnienia, ale wtedy zabawki w tych jajkach były 100 razy lepsze. A teraz to takie, zazwyczaj jakieś takie, nie wiem, bele co. Nie wiem, w ogóle to jakieś takie... jakiś świstek, nie świstek, czy... No, o, masz. Takie, jakieś zwierzątko. To jest? To jest borsuk. Dobra, i słuchajcie, na szybko, chodź zakupowy. Kupiłam kalendarze adwentowe w Lidlu. I to są praliny z czekolady mlecznej z nadzieniem mlecznym. Ja w tamtym roku miałam chyba z Magnetic, z Biedronki. I ja podejrzewam, że to będzie coś na podobnej zasadzie, właśnie te czekoladki. Także jeden taki, a drugi taki. One były po 9,99 i to będzie dla mnie i dla Mateusza. A dla dzieci jeszcze nie kupiłam, bo myślę wciąż, jakie to ja będę im kupowała. Chciałabym z Kinderka taki, jakbym kupowała dla Ignasia ten, co był, wiecie, z jajkiem niespodzianką w środku, bo są tak, takie zwykłe z czekoladkami, z Kinder Bueno i tak dalej. Płatki. Ja powiem wam, że ostatnio kupiłam te takie, powiedzmy, oryginalne cornflakesy z Nestle, tam są? I nie smakują mi one. Ja wolę te z Lidla. Kupiłam też te bułeczki takie mleczne. Ja je kupię dlatego, że one, ja wiem, że to pewnie nie jest dobre, jeśli chodzi o skład, ale one są, jedna ma 142 kalorie, więc jak zjem takie dwie do tego dżem, no to jest sporo, a mi kalorie są potrzebne. Chlebek tostowy dla Aleksa i dla Ignasia. Gdzie w ogóle ja mam chleb? Aha, co, ja nie mam chleba? Gdzie by był chleb? Pączek, zobacz, kupię sobie pączka. No, już zapomniałaś o pączku? Jadę, a! Pić? Tak. To powiedz nie pić. No. Ignaś jak był mniejszy, to na picie właśnie tak wołał, a jeszcze zapomina się czasami. Więc tak. I słuchajcie, Ignaś pączka, ja sobie kupiłam taką bułę. Kanapka jednodniowa, codziennie świeża dostawa i tutaj mamy, on się nazywa schabuś, ta bułka. Z piekarni. Zimne. Zimne? Tak.
z piekarni Herta i chcę zobaczyć, ile to ma. To ma w 100 gramach 314 kalorii, a ma 200 gram. O, no, także mamy 630 prawie. No, więc słuchajcie, jak taką bułę wciągnę, no to spoko. I na żeby pastę kupiłam, ale to już jest rosnanie. Dżem truskawkowy. I Aleksowi jogurt duecik. Takie wiecie, kupiłam drobne zakupy. Serek żółty. Mama, nie, to nie nabówka, to pakę. Pączek, będziesz jadł teraz? Tak. Kupiłam, ja lubię bardzo te serki wiejskie. Właśnie tutaj z truskawkami najczęściej. Taki też zwykły serek waniliowy. Dwa razy mięso, bo właśnie mięso będzie mi potrzebne do zupki, marchewka jest mi potrzebna. I brawo, Paulina, nie kupiłaś ziemniaków. Chyba nie ma ziemniaków. Mama, jogurty taki dla Ignasia właśnie. Jakieś taki wzięłam na spróbowanie, bo on też jest wybredny, jeśli chodzi o jogurty. Nie wszystkie zje, trzymaj. Tu za woreczek, żebyś się nie brudził. Nie wszystkie zje. Dwa razy makaron, jeden taki spaghetti, a drugi pióra. Takie lidlowskie. Kupiłam tylko w Lidlu, więc tak. Kupiłam to, ja bardzo lubię, jak robię makaron, to bardzo lubimy ten cztery sery z brokułami. Naprawdę jest fajny, bo czasami też kupowałam i robiłam ten taki kurczak w sosie śmietanowo-ziołowym, ale albo w sosie serowym czy coś takiego, ale to strasznie śmierdziało, Boże, jak normalnie skarpety. A jeszcze tu u nas coś musiałam dokupić, bo zapomniałam i widzicie, mimo wszystko i tak nie kupiłam ziemniaków. Ja to jestem zakręcona, a szłam po ziemniaki, bo potrzebuję ziemniaki do tej zupy. Ogólnie Tysia gotuje, pokazywała, że robiła to z kurczakiem, w sensie z filetem. I właśnie też dlatego no, cieszę się, że właśnie kupiłam sobie filet i że mam z czego to zrobić, bo najlepiej podobno z wołowiną. Ja nie przepadam za wołowiną, więc u mnie odpada, ale właśnie będę robiła z filetem. I słuchajcie, na pewno jest tam potrzebne właśnie jakieś mięso, ziemniaki, marchewka, pomidory, właśnie puszkę kupiłam, papryka, to już dokupiłam u nas, i czosnek, o, czosnek na pewno, no i bulion. Bulion trzeba sobie zrobić, przygotować, także mam marchewkę, mam czosnek, mam mięsko, mam. Drugie idzie do zamrożenia i z przypraw w ogóle tam było, że słodka papryka, pieprz, majeranek na pewno. Tata, nikt tu kawę. Co mam ci dać? Co mam ci dać? Kawę. Kawę? Tak. Kakao? Nie. Ja i tata, nie to kawę. Kawę? Nie. Nie. Kakao ci zrobić? Mleczko z kakaokiem? No co? Ja tej kawy. To co, o co chodzi, bo mama nie wie. Nie denerwuj się. Trochę papryki ostrej. Dobra, mam popatrzeć, co mam pootwierane, żeby nie otwierać nowych. I na pewno papryka wędzona. No, także mam paprykę wędzoną. I co tam jeszcze było? Aha, liść laurowy. I chyba ziele angielskie, ale nie wiem, czy mam ziele angielskie. Ale jak nie mam, to jakoś się obędzie. Tam był kminek też chyba, ale ja nie przypadam za kminkę. Miałam kiedyś kminek, ale nie wiem, czy jeszcze nie wyrzuciłam, bo ja po prostu nie lubię ani kminku, ani tymianku. I chyba nie mam już tutaj, bo chciałam powąchać. O, tymianek mam. Dobra, to był kminek, a to chyba tymianek twój. A kminek i chyba... Gałka nie. I chyba właśnie ja kminku nie przepadałam za kminkiem. Także no nie mam, ale no nawet jakbym miała, to bym nie dodawała. Wiem, że kiedyś kupowałam takie zioła, ale właśnie nie posmakowało mi. Także dobra, okej. Więc przyprawy mam. No i zaraz będziemy gotować. I mnie zajada pączka, a ja sobie chyba zaraz zjem też moją bułę. No, ale nie mam ziemniaków. No i dupa, nie wiem, zaraz zobaczę, ile mam ziemniaków tutaj. Nie mam, Aleks wróci później, więc Aleks skoczy po ziemniaczki i już, także
taki krótki haul zakupowy, jeszcze Wam pokażę, bo przyszła do mnie paczka, bo zamówiłam sobie drugi dresik z Ellen Store właśnie, tylko że w innym kolorze. Pokażę Wam jaki kolorek, sama jestem ciekawa, czy będzie zaskoczenie jak z tym kolorem. A gdzie ty idziesz? Tak. Tylko paczkę. Po paczkę? Tak. A przyniesiesz tą paczkę, mamy? Bo inaczej nie jest tą paczkę w ogóle z auta. Wielką paczkę, tak, przyniosłeś wielką paczkę. Słuchajcie, gryzłam tą bułkę i po prostu moje zażenowanie sięga zenitu w tej chwili. Bułka wygląda tak, ten schabuś z Herta. No i fajnie ten schabowy tak tutaj wystawał, więc wiecie, przejrzystym tym fajnie to wyglądało. Aczkolwiek ja nie jestem jakąś fanką mięsa, no ale tak naprawdę nic nie było, a chciałam właśnie kupić sobie jakąś kanapkę. Otwieram to i słuchajcie, mamy tak, mamy coś takiego. Podnosimy schabowczaka i mamy coś takiego. Pod schabowczakiem mamy coś takiego. Wiecie co? Naprawdę, serio? Nie wiem, no to mają jeść ludzie. Tutaj miał być ogórek konserwowy. Tyle jest tego ogórka konserwowego. Nie, po prostu powiem Wam, dramat. Dramat. Serio, piekarnia, czy jak tam się nazywa, piekarnia Hert? Tak, piekarnia Hert. No, powiem Wam, że grubo. Mama, nie chce to. Grubo po prostu, no. Mama, mama, nie chce to. Nie chcesz tego? Także no, muszę sobie coś tutaj dodać, no bo mam... pół suchą bułkę, dwa jakieś nędzne plasterki, ogórka i... tym razem coś ciemniej, słuchajcie. Kolorek kaki. Ten sam co mam, czyli ten Moon dwójeczka. To jest rozmiar uniwersalny. Czyli to samo tak naprawdę, tylko w takim kolorze. Dobra, jeszcze Wam tylko to pokażę przodem. Jak on wygląda, ten dresik. Znaczy, w sensie bardziej mi chodzi o kolorek. No to jest taki po prostu kaki. Zgnita zieleń, jak ktoś lubi. No, także taki ciemniejszy też mi się przyda, bo wiecie, w jasnych to trzeba tak naprawdę cały czas uważać, żeby gdzieś tam nie poplamić. Wiadomo, na to też trzeba uważać, no ale jednak jest to taki bezpieczniejszy kolor dla mamy z dzieckiem, aczkolwiek no ja lepiej się czuję w jaśniejszych kolorkach, chociaż no też lubię czasami coś ciemniejszego założyć. A fajne jest to, że mamy komplet, czyli różnie możemy ubierać. Tutaj bluzę, tak jak dzisiaj miałam bluzę tamtą z jeansami, to spodnie same z jakąś inną bluzką czy bluzą, także no spoko. Także. Dresik numer 2, w sumie numer 3 od Elena, numer 2 jeśli chodzi o ten jeden rodzaj. No, chwilowa przerwa w gotowaniu, bo czekam na Aleksa, żeby skoczył mi po ziemniaczki. Już podpiekam sobie mięsko z czosnkiem, z przyprawami i po mięsku, jak troszeczkę się podpiecze, trzeba dodać właśnie marchewkę, ziemniaki, też to podpiec wszystko, później całość zalać bulionem, gotować, dodać ziele angielskie, liść laurowy, pogotować to, jak warzywka zmiękną, to dodać paprykę i pomidorki, później troszeczkę cukru jeszcze do tego, bo jak pomidory to też cukier, no i wiadomo, jeśli komuś coś tam brakuje do smaku, to można jeszcze dodać. No i chyba wszystko. Chyba dobrze zapamiętałam, więc no zobaczymy, co to za cudo wyjdzie. Także ja może teraz sobie zrobię jakąś kawę chwilowo dychnę. Inkę oczywiście, bo żadnej innej. No ale powiem Wam, że przyzwyczaiłam się do inki i smakuje. Także idę chyba strzelić właśnie jakąś kawkę. Siadam, chwilę wyprostować nogi i... później dalej działam. No. Także dresior nowy, ładny, ładny kolorek. Powiem Wam, że ja się czuję właśnie w takich kolorkach dobrze i myślę też, że jest taki twarzowy. Dobra, ale ściągam, jeszcze w ogóle z metką. Ściągam i ogarnąć muszę troszeczkę tutaj, bo trochę moje biurko jest zawalone, no może nie zawalone, ale tak troszkę można tutaj posprzątać. No i co tam jeszcze trzeba, ale najpierw chyba ta kawka i chwila. Dobra, ja będę tutaj odgłosy, jakby ktoś kogoś zażynał. To mój dinozaur jak coś, ale chcę Wam tylko szybciutko nagrać. Już w sumie na zakończenie właśnie zupka prawie gotowa. Jeszcze tylko musi się zagotować. Dałam teraz paprykę i pomidorki wrzuciłam. I ma się jeszcze to wszystko zagotować. Sorry.
chwilkę pogotować i tyle. Moja wyszła taka bardziej czerwona, jak widzicie, bo dosyć sporo papryki dałam i słodkiej, i wędzonej. Teraz troszeczkę cukru dodałam, no i jeszcze zobaczę, jak ona się zagotuje, jak będzie smakowała, ewentualnie coś jeszcze dorzucę. No jeszcze chwilkę postoi pod przykryciem, no i będzie gotowa. No. Także gar mamy, mam nadzieję, że będzie na dziś i na jutro, a jutro jeszcze dorobię do tego naleśniki. No, także dobra, kochani. Trzymajcie się ciepło i do następnego buziaki.